Panie Burmistrzu, od kilku miesięcy mówi Pan o tym, że warto byłoby zrealizować taki projekt termomodernizacji wszystkich obiektów użyteczności publicznej, których właścicielem jest samorząd gminy Brzesko. Na jakim etapie jest opracowanie tej koncepcji, realizacja całego zadania? Przyglądaliśmy się, jak będą dzielone środki unijne i w tej chwili są wskazane główne osi priorytetowe, na co będą przeznaczone pieniądze unijne. Między innymi będą pieniądze na rewitalizację obiektów publicznych. My mamy na myśli tutaj obiekty przede wszystkim oświatowe, głównie na terenach wiejskich. Tych obiektów jest dość sporo i jeśli tylko będzie taka możliwość, to chcielibyśmy większość tych obiektów oświatowych, mam na myśli szkoły, przedszkola, zmodernizować, zrewitalizować, docieplić. W zależności jaka duża pula pieniędzy będzie, na jaki zakres prac te pieniądze będzie można pozyskać, taki również będzie program rewitalizacji danego obiektu. Ten program minimalny to na pewno docieplenie, wykonanie nowej elewacji na budynku. Jeśli będzie możliwość pozyskania środków na pozostałą część modernizacji w obiekcie, na przykład na wymianę ogrzewania takiego obiektu, wymianę instalacji, to też chcielibyśmy pozyskać środki. W tej chwili przygotowujemy dokumentację poszczególnych obiektów. Na część obiektów ta dokumentacja jest już wykonana, na pozostałe przygotowujemy i czekamy, kiedy będą gotowe programy unijne, kiedy będą konkursy ogłaszane. Chcemy być w momencie ogłaszania takich konkursów przygotowani, aby te pieniądze pozyskać, bo wiadomo, dofinansowanie może być na dość wysokim poziomie, wtedy jest potrzebny tylko wkład własny, a tak naprawdę po modernizacji takiego obiektu to środki włożone, a mam tu na myśli tylko tak naprawdę wkład własny, będą się spłacały z oszczędności, które wynikną właśnie z tej modernizacji tych obiektów. Ile takich obiektów docelowo może być ocieplonych i jaki rząd wielkości oszczędności to może dać? To myślę, że w ciągu kilku lat by te prace się nam zwróciły. Natomiast ile tych obiektów będzie? Chcielibyśmy, aby było ich jak najwięcej, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy chcieli zmodernizować te obiekty, które nam generują największe koszty i te obiekty, które są największymi obiektami, bo tu te oszczędności będą, tak jak powiedziałem, największe. Czy w planach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej jest również plan związany z termomodernizacją obiektu Urzędu Miejskiego? My też chcielibyśmy ten obiekt zmodernizować. To jest obiekt, który już ma kilkadziesiąt lat, jest użytkowany przez Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe. Jesteśmy tutaj w fazie rozmów i tak jak powiedziałem, ten obiekt też wymaga takiej modernizacji i chcielibyśmy wykonać te prace w najbliższym okresie czasu.